Dziś pierwszy etap 8 Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Ta olimpiada odbywa się na tym etapie w 44 szkołach na terenie województwa pomorskiego. Tutaj w Konradinum mamy uroczystą inaugurację. Tutaj ta grupa uczniów jest największa lub jedna z największych. 75 osób pisze tutaj w tej szkole ten test. Jest przeszło 1000 uczestników, więc to jest bardzo dużo i to robimy w szkołach średnich i później są bardzo sympatyczne nagrody. Młodzież bardzo chętnie do tego przystępuje i uczelnia nasza też funduje bezpłatne studia licencjackie dla zwycięzcy. Ja zawsze chciałem wziąć udział w takim konkursie właśnie o bezpieczeństwie, który pozwoli mi sprawdzić swoją wiedzę, że mogę bezpiecznie się poruszać po ulicach naszego miasta. Moje przygotowania wyglądały tak, że się całymi dniami uczyłam po 2-3-4 godziny, trwało to 1,5 miesiąca i mam nadzieję, że będę miała jakieś szanse w tym konkursie. Takie są pytania trudne, żeby wydać takie indeksy.